Gdzie się teraz znajdujemy? Jesteście w namiocie praw człowieka. Tutaj znajdziecie m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też masę różnych organizacji, które przyjechały się z nami spotkać, podzielić tym, co robią. I co można tu zrobić? Okej, więc możecie dzięki spółdzielni FADO zobaczyć, jak poruszy się osoba z niepełnosprawnością, czyli przejechać się na wózku, o, właśnie jedzie, albo przejść się z laską dla osoby niewidomej. Możecie porozmawiać z adwokatami, którzy są z Okręgowej Rady Adwokackiej i opowiadają o swojej pracy, ale też udzielają trochę porad, informacji prawnych, pograć w grę Prawopolis, czyli taką symulującą rozprawę. Co robiłeś z tymi wielkimi rękawicami? Pokazało mi to, jak duże problemy mogą mieć osoby, które mają ewentualny niedowład dłoni, tak? I no, bardzo utrudnia to codzienne funkcjonowanie i codzienne życie. Jestem zaskoczony tym, że jest to w miarę dobrze zorganizowane. W sumie nie wiem, czego się spodziewałem, więc może po prostu taki strach, czy też organizacyjny, logistyczny. Natomiast myślałem, że będzie gorzej, więc można powiedzieć, że jestem zadowolony. Zasada jest tu taka, że kupujemy coś, co jest w tych samych puszkach. Osoba niewidoma ma po prostu z tym największy problem, gdyż każda z tych puszek jest identyczna. I na tym to polega to zadanie. I w jaki sposób się znajduje to, czego się potrzebuje, kiedy się nie widzi? Najczęściej się nie znajduje, tylko się prosi o pomoc. Zależy nam na tym, żeby osobom widzącym, pełnosprawnym też uświadomić, jak trudne jest życie na przykład osoby niewidomej, ale też osoby niesłyszącej, osoby z innymi jakby niedogodnościami, tak? Jutro, tak jak dzisiaj, będzie symulacja rozprawy, jutro karnej, także będzie prawdziwy sędzia, togi, będzie można wystąpić jako świadek, oskarżony, albo właśnie włączyć się jako publiczność w taką rozprawę, zobaczyć, jak to jest przed prawdziwym sądem.